Fedor i Katerina Bojmistrukowie. 30 sierpnia 1943 roku oddziały OUN UPA mordują w polskiej wsi Gaj na Wołyniu około 600 osób. Dwa dni później ukraińscy gospodarze ze wsi Kaszówka zostają zmuszeni do pochowania ciał pomordowanych. W jednej ze stodół znajdują około 2-letnią zapłakaną polską dziewczynkę. Mała chodzi między zwłokami starszego mężczyzny i dwóch chłopców, a w rączkach trzyma pusty kubek i chusteczkę z wyhaftowanymi inicjałami. Gospodarze zabierają dziewczynkę do Kaszówki. Katerina i Fedor Bojmistrukowie przygarniają ją, chrzczą w obrządku prawosławnym, nadając imię Hanna i wychowują jak własną córkę. Fedor wielokrotnie odmawia wydania dziecka banderowcom. Bojmistrukowie dbają o to, by Hania czuła się częścią rodziny. Nie mówią jej, że jest Polką. Dopiero jako dojrzała kobieta poznaje prawdę o swoim pochodzeniu.